Dominik, dzisiaj zostałeś powołany na zgrupowanie kadry U19. Jakie emocje Ci teraz towarzyszą? Na pewno jestem zadowolony z tego, że otrzymałem powołanie. Motywuje mnie to do ciężkiej pracy i chciałbym się pokazać z bardzo dobrej strony, żeby zostać w tej kadrze na dłużej. Pomimo młodego wieku wykazujesz się dużą wojskową odwagą i zdecydowaniem. Jak oceniasz swój rozwój w seniorskiej piłce? Odkąd przyszedłem do Stali tutaj, zrobiłem bardzo duży progres, mimo tego, że tych minut w pierwszej rundzie miałem mało. Jeśli teraz ruszyła druga runda, zacząłem grać, skoczyłem do składu i jestem gotowy, żeby pomóc drużynie. W niedzielę wracacie na Hetmańską 69. Będzie to mecz przy sztucznym oświetleniu. Czy otoczka tego meczu wywołuje w Tobie dodatkowe emocje? Na pewno tak, chociaż szkoda, że nie mogę w tym meczu wystąpić przez to, że otrzymałem żółtą kartkę z garbarnią. Ale będę wspierał drużynę i mam nadzieję, że ten mecz wygramy.